Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Jedziemy na stadion obczaić nowy tor driftowy, który dla nas przyszykowało studio Playground Games. Ciekawe, co tam zrobili. Jechałem koło tego stadionu w nocy i widziałem latającego smoka z dronów i... Znaczy, tak myślę, że to są drony i tak patrzę teraz przez okienko, że chyba nadal coś tam leci, lata. Jest to widoczne w dzień nawet? To ciekawe, widzicie? Coś tam kurde jest. Fajnie to wygląda. Ty, to na pewno są drony? Co to jest? Musimy się temu przyjrzeć. Szkoda, że nie można tam właśnie podlecieć swoim dronem, nie? Ja bym chętnie to tak obadał, ale co to jest? Czekaj. Nie no, to chyba są drony. Ciekawe, że są tak dobrze widoczne w dzień. Pokaż mi tryb zdjęciowy. Zróbmy takie przybliżenie. To są drony i... A, te drony, zobaczcie, mają lampiony. I to te lampiony tak dobrze widać w sumie. Powiem ci, że no, wygląda to dość przerażająco, jak teraz tak patrzę, nie? Taka chmura dronów, a co jakby te drony miały bomby, nie? A, piernicze, swoją drogą fajnie, że można tak mocno aparatem przybliżyć i dokładnie sobie zobaczyć te drony. Nie widać śmigiełek, żeby miały, nie? Tak wiadomo, że przy dużej prędkości śmigiełek nie widać, ale i tak mogłyby się pojawić. No chciałbym się spojrzeć do góry, czekaj, pojadę w inne miejsce, żeby dobrze to widzieć. O, chodźmy tam na górę to zobaczyć. O! Tu jest najlepszy widok, jak się jedzie z miasta. Dobrze to widać, nie? A. Zobaczcie. Całego tego smoka potężnego. Nie byłem jeszcze na stadionie, tylko widziałem z daleka, jak gdzieś tam sobie jechałem. Jak testowałem nowego makarona. Ale spoko to wygląda, trzeba przyznać, co? Fajny pomysł mieli, żeby to zrobić. Coś podobnego pokazali w takim odgrzewanym kotlecie w styczniu na aktualizacji, gdzie mieliśmy powrót dronów w na tym opuszczonym lotnisku, nie? Tam to było. No ale ten smok tutaj, no trzeba przyznać, że wygląda dobrze. Okej, no to chodźmy sobie na stadion zobaczyć. Tor driftowy, to już jest taki typowo driftowy tor, mieliśmy ten taki tor świąteczny, który no nie był torem driftowym, ale dało się tam coś tam podriftować. I zobaczmy. O! Wszędzie smoki, ale to nie jest do końca nawiązanie do Japonii, tylko to jest nawiązanie do Chin, bo tutaj się skupiamy wokół tych chińskich marek samochodów. Ale może tutaj też trochę Japonii, no nie wiem, no. Wszystkiego mogli liznąć. Mamy super szeroką drogę, także naprawdę każdy się tutaj zmieści ze swoim driftowozem. Nieważne czym i jak driftujecie. Tak, jest czyste szaleństwo, można sobie porobić dużo fajnych rzeczy. Ale jakby ktoś chciał tak bardziej precyzyjnie, to chyba nie ma takich stref typowo driftowych, jak na konkursach driftowych, nie? Żeby coś tam porobić. Przydałoby się. I zawody driftowe mogłyby tutaj się pojawić, jakieś takie. Nie robiłem jeszcze playlisty festiwalowej, więc nie wiem co tam jest, ale zawody driftowe, no to chętnie bym objechał, wiesz, żeby robić to tak według zasad, jak w realnym życiu, czyli musisz zaliczyć tyłem jakieś tam strefki, przodem, zewnętrzną, wewnętrzną łapać dobrze, nie, na przykład tutaj kołem idealnie pojechać sobie po zewnętrznej, cyk. Nie, to by miało więcej sensu, bo są w Forza Horizon 5 te zawody driftowe, te online, ale ja powiem ci, chyba tylko raz to odpaliłem i nawet nie ukończyłem pierwszych zawodów. Po prostu wyszedłem, bo dla mnie to nie miało żadnego sensu. Chodzi tam tylko o to, żeby machać samochodem lewo-prawo bez żadnego ładu i składu.
nie? Nie ma tam jakichś takich dodatkowych punktów za zrobienie zakrętu czy czegoś tam, tylko na prostej drodze im więcej zarzucasz tym samochodem, tym lepiej. No i oczywiście wygrywają samochody z napędem na 4 koła w ustawieniu symulacyjnym. Wtedy można machać na padzie tym samochodem. No takie głupkowate to jest moim zdaniem, więc te zawody są, to nie są właściwie zawody driftowe, tylko to jest takie... taki typowy arcade, nie? Bardzo niesmaczny jak dla mnie, bo lubię driftowanie w grach i chciałbym, żeby to było miało jakoś więcej sensu. No i teraz mamy taki tor driftowy i chyba można sobie tutaj wjechać na ten taki podjazd, zobaczmy, i sobie poobserwować ludzi z góry, jak driftują, albo porobić zdjęcia. Fajnie. Dobrze to wygląda. No i w powietrzu lata ten taki dronowy smog, więc mamy bardzo nowocześnie. Ja sobie teraz zmieniłem, ten fotel, na którym teraz siedzę, zmieniłem sobie z kubełkowego na taki zwykły z samochodu. Od Volvo C40 z 16 roku. I no, głupio się czuję, bo chcę zapinać pasy. Pokażę wam jeszcze, jak to wygląda, jak wyglądała zmiana, instalacja, dlaczego zmieniłem. Nagram o tym materiał, bo to jest bardzo, myślę, że ciekawe. No ale dziwnie się teraz czuję, bo chcę zapinać pasy. To tak tylko wtrącam. No i tutaj mamy jeszcze chyba rondo, tak? Nie ma ronda, okej. Okay. O! A tu można właściwie zrobić takie jakby rondo, bo tu jest takie przejście. Czekaj, to spróbujmy. Czwórka. Coś mi przesterowuje moja furka. Znaczy ja ją przesterowuję. O, i tutaj. Hop. A, szeroko jest. Wyzwanie byłoby, żeby to przejechać dobrze limuzyną. Ale tym autem bez problemu. Cyk. I możemy sobie prawie, że takie rondo zrobić. O, i przesterowałem. Kurczę, coś mi nie idzie dzisiaj. I tutaj mamy takie na drodze fajne jakby łuski smoka. Ale waszym zdaniem to jest bardziej nawiązanie do Chin czy do Japonii tutaj? Bo w Japonii też oczywiście mamy no podobne klimaty. Ale teraz jeśli chodzi o taki klimat i tych nowych samochodów, no to bardziej mamy chińskie modele. I te azjatyckie, nie, klimaty. Azja to w sumie też jest Japonia, należy do... Czy Japonia należy do Azji. O. Jest to tak głośno, że kompletnie swojego auta nie słyszę. M2-ka lepiej tutaj śmiga niż moja poprzednia Toyotka. Co tu mamy takie zielone miejsce? Co to jest? O! Ty! To jakby miejsce Horizon, ale... Ale nie ma tutaj gdzie wjechać. A, tu latają w ogóle te lampiony w powietrzu, to są drony. Ja myślałem, że to jakoś podwieszone jest, fajnie. Pełno dronów, nowocześnie.
fajnie tutaj jest. Szeroko naprawdę. Dużo wybacza traska, ale ciekawie też zrobiona jest. Interesująco. Myślę, że trzeba będzie tutaj zajechać też w nocy i zobaczyć, jak to wygląda. Czy jest wszystko ładnie oświetlone? Są jakieś oświetlenia tutaj, także powinno być ciekawie do driftu. I tutaj możemy sobie też na górę, kilka jest takich rampek, gdzie możemy sobie na górę wjechać. I tutaj też jest jedna. To. No i możemy sobie foto strzelić. Szkoda, że mam czerwony samochód, akurat będzie się ze wszystkim zlewał. Ale trzeba przyznać, że ciekawie to wygląda, nie? Jezu, ten tryb zdjęciowy w Fordzie to jest jakaś magia, człowiek. I cyk. No to już wiem, jaki będzie temat naszego następnego zlotu. Ostatnio robiliśmy sobie palenie kapcia. A teraz chyba sobie wbijemy tutaj i będziemy robić konkurs driftowy. Tylko muszę się jeszcze zastanowić, na jakiej podstawie będziemy i co oceniać. Driftowanie nie jest takie proste dla początkujących, więc nie każdy będzie w stanie dobrze tu polecieć, ale ci, co nie będą chcieli latać, to zawsze mogą sobie stanąć gdzieś tam z boku i popatrzeć na driftowców, którzy zrobią show. Co myślicie o tej trasie? Jak dla mnie bomba, naprawdę. To jest chyba jedna z lepszych rzeczy, jakie zrobili na tym stadionie. Chciałbym, żeby też pojawiały się takie rzeczy na przykład w innych miejscach na świecie, a nie tylko na stadionie. Chociaż stadion jest taki akurat bezinwazyjny, nie? Dla innych wydarzeń, które gdzieś tutaj są w grze. Więc pewnie zrobili to miejsce właśnie do takich rzeczy. A ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcineczku z badania driftowej trasy na stadionie. I trzymajcie się, na razie. Cześć.